Powiadają, że zwycięstwo wykuwa się na kowadle honoru. Inni uważają, że zwycięstwo wymaga cierpliwości i odpowiedniej strategii. Wojna to podstęp. Gra, którą najlepiej prowadzić z cienia. Tylko siła i bezwzględność mogą zapewnić pełną dominację. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone! Heroes of Warcraft. Hej, witajcie, tutaj Nexos, to jest kolejny odcinek i w tym odcinku chciałbym pokazać wam nową produkcję Blizzarda, która nazywa się Hearthstone Heroes of Warcraft. Tak, jest to nowa gra od Blizzarda, która jest karcianką i jest ona bardziej, powiedzmy, skupiona na Warcrafcie, zawiera ona właśnie elementy i z gry, z MMO, i z karcianki TCG, o ile dobrze to wypowiadam. No i aktualnie ona jest w fazie beta. Ta beta aktualna, na której ja się znajduję, to jest amerykańska beta akurat, więc gramy na amerykańskich serwerach i te sprawy. Europejska beta zaczyna się niedługo, więc polecam, aby sprawdzić swoje konta, czy jesteście właśnie zapisani na betę. Radzę także zupdate'ować preferencje. No ale dzisiaj chciałem pokazać wam mniej więcej, o co chodzi, co i jak to tutaj się gra w tego Hearthstone'a, co to ma być. I zaraz wam wszystko pokażę. A więc tak wygląda główne nasze menu. Mamy tutaj różne opcje, mamy play, practice, arena, zaraz to wszystko omówię. Mamy także różne opcje, nie są jakoś bogate, wypchane w różne rzeczy. Mamy oczywiście rezolucję, mamy także jakość, tutaj muzykę, te sprawy, więc nie, nic tutaj rozbudowanego. No i tak, play, czyli zwykła gra, rozpoczynamy grać i gramy tutaj z różnymi randomowymi przeciwnikami, zdobywamy sobie ranking, wspinamy się coraz wyżej i takie sprawy. Practice natomiast możemy sobie zagrać z kolegą, czy z AI, czy z komputerem, poćwiczyć sobie możemy i te sprawy. Arena natomiast jest to dosyć ciekawy tryb, do którego można wejść i trzeba zapłacić 150 golda. Gold zdobywa się poprzez wygrywanie, tutaj mamy na dole ten gold, poprzez wygrywanie różnych meczy oraz wykonywanie questów, na przykład raz dziennie, albo za zapłacenie, na przykład tutaj mamy 2 dolary. Możemy wejść na arenę, układamy swój deck i następnie musimy przetrwać jak najdłużej na tej arenie. Im dłużej wytrzymamy, tym lepsze nagrody dostaniemy. Tak to więcej można opisać. No i dzisiaj zagramy sobie jedną grę na modzie Practice, aby po prostu pokazać wam grę, co i jak, te sprawy. No i teraz tak, w grze mamy dostępne różne talie. I teraz talie odpowiadają klasom właśnie w World of Warcraft. Mamy Warriora, mamy Szamana, mamy Rogue'a, Paladyna, Huntera, Druida, Warlocka, Mage'a i Priest'a. I prawdopodobnie jeszcze będzie Monk, ale to jeszcze w sumie nie jest do końca potwierdzone. Możemy sobie wybrać jeden z takich deków tutaj podstawowych, basic, albo będziemy mogli sobie wybrać paczkę tutaj customową, czyli jeżeli zrobimy sobie jakąś paczkę, to później możemy sobie wybrać. Mamy tutaj na przykład Nexus Build. No i teraz, czym się różnią te talie? Otóż te talie mają różnych bohaterów, jak widać mamy tutaj Garrosha, Trala i innych, Rexar jest. I ci bohaterowie mają jakieś specjalne swoje umiejętności oraz także specjalne karty, które są właśnie przeznaczone tylko dla tych bohaterów. Na przykład dana karta, jakaś bestia, jest przeznaczona tylko dla Hunterów. No i dzisiaj zagramy sobie deckiem Huntera, a po prostu wam pokazać, jestem Hunter Nexus. I tutaj mamy na przykład, każdy z tych bohaterów ma różne swoje jakieś umiejętności. Zobaczcie, że Hunter ma Hero Power Steady Shot. Kosztuje on 2 mana power i zadaje 2 obrażenia bohaterowi, wrogiemu bohaterowi. A więc wybieramy sobie. No i teraz możemy sobie wybrać między normalem a ekspertem. Tutaj poziom trudności, wybierzmy sobie, zagrajmy na przykład przeciwko, powiedzmy, druidowi. Żeby tylko, oczywiście tutaj nie chcę pokazywać żadnego skilla, nic, bo ja jeszcze dopiero zaczynam grać tą grę. Jeszcze do końca kart nie mam tutaj złożonych i zaczynam na tej... Okej, a więc rozpoczyna się tutaj nasza rozgrywka.
I my rozpoczynamy pierwsi, dlatego dostajemy 3 karty. Natomiast przeciwnik, on zaczyna jako drugi, dlatego on dostaje jedną dodatkową kartę. Czyli on ma 4, my mamy tutaj 2. I co mamy? Mamy tracking, mamy jakiegoś tutaj mastera. No i dobra, potwierdźmy to, może być jak dla mnie te karty. One trafiają teraz do mojej ręki. A więc tak, jako że my rozpoczynamy pierwsi, to możemy coś tutaj wystawić, na przykład jakąś kartę. I teraz tak, żeby wystawić daną kartę, to tutaj zobaczcie, że karta u góry ma taki kryształek i na tym kryształku jest napisana liczba. I to jest zapotrzebowanie na manę. Manę mamy tutaj, czyli co turę dostajemy jedną manę i możemy tam coraz lepsze, większe karty wydawać. Na przykład ta karta potrzebuje 4 many, my mamy na razie 1, czyli dopiero w czwartej rundzie będziemy mogli rzucić tego stwora. No ja tutaj nie mam specjalnie co zrobić. Możemy użyć sobie Arcane Shota, zobaczcie. To jest akurat karta czar. Nakładamy to na naszego bohatera, zobaczcie. I teraz... What the fuck? Użyłem to na siebie. Ja pierdzielę, ale ze mnie lamus. O Boże, niechcący puściłem myszkę. O Jezu, dobra. To było strasznie. Ale mogłem to użyć i walnąć we wrogiego przeciwnika. Tylko niechcący puściłem myszkę i sam siebie walnąłem, więc to nie było w ogóle dobre. O Jezus Maria. No i dobra, no i on tutaj daje sobie coin. Dostaje jedną manę tutaj. I teraz używa swojej umiejętności, która daje bohaterowi jeden ataku. I teraz on swoim bohaterem mógł zaatakować mnie. No i teraz ja mam już dwa punkty many, zobaczcie. I teraz mogę użyć kolejne karty. Okej, okay. Możemy, użyjemy sobie tej karty, ona kosztuje 1, zaglądamy w 3 karty tutaj nasze i możemy wybrać sobie jedną z tych kart i myślę, że wybierzemy tutaj kartę niedźwiedzia, weźmiemy Iron Fur Grizzly, który ma taunta i zaraz powiem mniej więcej jak to tutaj działa z tym tauntem, kończymy sobie turę i teraz nasz przeciwnik będzie grał. On używa znowu Hero Power, znowu dostaje jeden ataku i znowu nas atakuje. Więc cały czas tutaj obrywamy po ryjku. No i dobra, w końcu pora, aby coś pojawiło się tutaj na naszym polu, więc wystawiamy sobie niedźwiadka, który ma umiejętność Taunt. Teraz nasze miniony, karty, które mają Taunta, one bronią naszego bohatera, czyli jeżeli będą tu jakieś karty, albo bohater będzie, jeżeli jakaś karta będzie chciała zaatakować, albo bohater będzie chciał zaatakować, to najpierw będą musieli zniszczyć tą kreaturę z tauntem, a dopiero później będzie można zaatakować bohatera. Czyli to są takie tanki do obrony, czyli ten niedźwiadek będzie nas bronił, ale także może atakować. I teraz, on po raz kolejny używa tej umiejętności i zobaczcie, że musiał walnąć mojego niedźwiedzia, nie walnął teraz mi bohatera. Teraz on wystawił sobie... Wystawił tutaj jakąś elfkę. I teraz tak, jeżeli kogoś interesuje, to tutaj macie taki mieczyk żółty. I to oznacza, że ta wartość oznacza nasz atak. Czyli mamy 3 ataku, atak krew oznacza nasze życie. Czyli mamy 3 ataku i 3 odwetu. Oraz mamy 3 życia. Ta postać ma 1 ataku i 1 życia. Jeżeli zaatakuję moim niedźwiedziem, to od razu dostanę także 1 punkt w twarz, ale mogę także zaatakować bohatera, więc zaatakuję bohatera, bo on nie ma taunta. Więc teraz ustawmy sobie raid leadera, wystawmy tutaj. Hop. I możemy po raz kolejny zerknąć sobie w nasz tutaj deck i znaleźć może jakąś fajną kartę. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Weźmiemy sobie Raptora, którego bierzemy sobie do ręki. Okej, jeżeli chodzi o takie małe, fajne elementy, to jak widać tutaj pole bitwy jest całkiem ciekawie zrobione i można tutaj, zobaczcie, że sobie klikać wszędzie, możemy sobie coś tutaj kliknąć, o, możemy zniszczyć te melony czy dynie, możemy tutaj rozkręcić to koło, jakieś takie różne ciekawe rzeczy możemy sobie tutaj robić. Okej, on mnie to troszeczkę tutaj wyczyścił, masakra, no dobra. Ustawmy sobie teraz tak, wystawmy sobie Goldshire Footman, który ma taunta swoją drogą. Hop, czyli on jest tankiem. I wystawmy sobie Houndmastera, który jest już zwykłą kartą. I zobaczcie, że teraz mamy 2 karty i będziemy mogli go zaatakować. Przy okazji jesteśmy chronieni, chociaż na chwilkę. Okej, trzeba będzie pozbyć się jakiegoś tutaj, jakiego żółwia walnął.
który ma aż 7 życia. Masakra. Okej, okay, hero power i on teraz walnie mojego kolesia za 1. Oj, dostałem jeszcze bohaterem. Masakra. Dobra. No i teraz moja tura. Zobaczmy, co my mamy. Mamy 6 punktów many, więc będziemy mogli całkiem sporo kart wystawić. O ile nie postanowię zrobić czegoś głupiego. Dobra, wystawmy sobie tutaj tą kartę, tego Oasis. Oasis żółw, taki żółw z oazy. Oraz możemy sobie raptora wystawić. No i teraz mamy jeszcze ruch, możemy zaatakować. Zaatakujemy go za 4 i dostaniemy jeszcze do tego 2 obrażeń. No, my otrzymamy jeszcze 2 obrażenia, bo on ma 2 odwetu, zobaczcie. Czyli ja go atakuję, dostaję 2, on dostaje 4. Okej, okay, kończymy turę. The gates are open, Lord of Arena. Kurde, bardzo dobra karta z tauntem, ma dużo życia i dużo ataku oraz odwetu. Więc troszeczkę przesrane, ale my mamy tutaj dosyć fajną kartę, która nazywa się Corehound. Możemy to sobie wystawić. No i teraz mamy do wyboru, możemy się poświęcić. Poświęcimy sobie, zobaczcie, te dwie karty, aby zniszczyć tego kolesia tutaj. A nie, tej karty jeszcze, ta karta jeszcze żyje, bo to ma dosyć dużo HP. Kończymy turę. Okej, okay, on coś tutaj robi. Ten druid dosyć ciekawe ma rzeczy. Zobaczcie, że znowu użył swojej umiejętności i znowu może kogoś zaatakować. I tym razem postanowił zaatakować mojego żółwia. No i zginął tutaj. Dobra, co my możemy teraz tutaj zrobić? Zobaczmy. Wystawił dzika oraz wystawił... O, umarł jeszcze. Dobra, no to zobaczcie, co my teraz tutaj możemy zrobić. Możemy zaatakować gościa za 9. Mamy strasznie dużo ataku, więc zaatakujmy go za 9. Wow, aż wszyscy tutaj zaczęli mi kibicować. No i teraz zróbmy w ten sposób. Rzućmy sobie te dwie karty. I jeszcze możemy walnąć sobie tą kartę. Ta karta ma do tego pasywę, że może sprawić, że dana kreatura stanie się... dostanie taunta oraz jakieś tam bonusy, więc weźmy sobie na przykład tą kartę. Zobaczcie, on ma teraz taunta, ma więcej ataku oraz więcej życia. Dosyć fajna sprawa. I skończyliśmy. Po raz kolejny przyzwał tutaj tego lorda areny. Dosyć ciekawie. Trzeba będzie się go pozbyć tutaj. Dostałem. Oj, zabił mi mojego raptora. Jak mi jest przykro teraz. Dobra, przyzwijmy tutaj, co my tutaj mamy. Mamy multishot. Multishot trafia 2 randomowe cele, zadając 3 obrażenia. Myślę, że tego na razie nie będziemy używać. Tu mamy jeszcze jeden. Coś mi się karty pobugowały. Coś mi się karty zbugowało. You can't do that. Ha, dobra, już jest. Coś mi się karty postakowały źle. I to jest jakiś łowca tutaj i on przyzywa jednego bora, zobaczcie, jednego dzika. Kładziemy go i pojawia się dzik, dobra. No to teraz musimy jakoś się pozbyć tej karty tutaj, więc poświęcimy te dwie karty, jedna, a następnie druga. I teraz on nie ma taunta, więc będę mógł go pieprzać za dosyć sporo, więc bijemy go za 9. I teraz wykończymy go już hero powerem, zadając 2 obrażenia. Hop. I proszę, w ten sposób wygrywamy bitwę. Victory! Victory! No i super, wygraliśmy. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą walkę. Myślę, że zrobię tutaj test wszystkich tych deków, pokażę wam mniej więcej, jak one działają. Ten odcinek był takim odcinkiem, w którym pokazuję co i jak, abyście zapoznali się mniej więcej z grą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, co się dzieje, czegoś nie rozumiecie, to zadajcie w komentarzach. Ja postaram się do następnego odcinka zrobić małe wytłumaczenie danej rzeczy. Więc spokojnie, zobaczymy się w następnym odcinku. Z kolejnymi to dekami pokażę wam, jak to tutaj się w tego Hearthstone'a gra. Więc do zobaczenia, cześć!